Pierwsza edycja budżetu obywatelskiego jest za nami. Chciałbym zapytać o to, jakie pomysły zgłaszali tymoszowiacy i które z nich wygrały? No może nie jest tak do końca za nami, ponieważ w tej chwili jest to chyba co, na co oczekiwano, czyli realizacja tych projektów, które uzyskały największe poparcie. W wyniku tej pierwszej edycji do realizacji w chwili obecnej zostało zakwalifikowane 5 projektów. I żeby być tak precyzyjnym, to może jest to tak, multimedialna pracownia szachowa w szkole podstawowej numer 2. I jest to nieprzypadkowa lokalizacja, bo szkoła numer 2 ma wspaniałe sukcesy dotyczące szachów i to jest realizacja też pewnie i potrzeb. W obszarze tym również jest realizowana pracownia językowa w gimnazjum numer 2 i to też już jest w trakcie realizacji. W obszarze numer 2 jest doposażenie placu zabaw. To jest przy ulicy Leśnej i Wyzwolenia. Taki projekt też został wybrany. W obszarze trzecim Ucha Łabały, ćwiczy duży i mały. Jest to siłownia zewnętrzna na placu przedszkola numer 5. I w obszarze czwartym remont i rozbudowa placu zabaw. Tutaj lokalizacja to jest ulica Króla Zygmunta i Kopernika. To jest największy projekt, 47 500. I te projekty w tej chwili są, mogę powiedzieć, po rozstrzygnięciach przetargowych, ponieważ jeszcze nie wykorzystaliśmy całej kwoty, która była przyznana. Jest bardzo prawdopodobne, że jeszcze jeden projekt dotyczący placu zabaw może zostać, czy zostać przeznaczony do realizacji, bo takie założenia były. A jak wygląda w ogóle podział środków przyznanych każdemu projektowi? Pierwszym etapem realizacji budżetu było zgłaszanie projektów. A więc każdy wnioskodawca musiał przedstawić zakres prac, działań, które przewidywano do realizacji oraz kosztorys. I to są koszty, które wnioskodawcy przedstawili. Należy pamiętać, że realizacja tych projektów jest powierzona Urzędowi Miasta, więc tryb przetargowy powoduje, że niektóre te wnioskowane kwoty uległy zmniejszeniu i tak jak powiedziałem, to może spowodować, że uda się jeszcze jeden projekt zrealizować poza tymi 5, które już w tej chwili zostały wyznaczone. A czy na przykład, jeżeli byłaby taka kontynuacja tego właśnie budżetu obywatelskiego, to czy na przykład pomysłodawcy mogliby zgłaszać ten sam projekt za rok? Te, które na przykład nie dostały tej jakiejś liczby? Nie ma wykluczenia. Za chwilę będzie spotkanie zespołu koordynacyjnego i tutaj będziemy wprowadzali ewentualnie jakieś uwagi, bo za chwilę, 23 października, planowana jest sesja Rady Miasta, na której radni będą rozstrzygali o kolejnej edycji budżetu na rok przyszły. Więc po pierwsze, na pewno będzie, tak myślę, ta druga edycja i nie ma żadnego wykluczenia tych projektów, które nie zostały zrealizowane w tym roku, więc można je powtórnie składać. A jakie są Pana wrażenia z tej pierwszej edycji? Ja jestem bardzo zadowolony. Po pierwsze, budżet obywatelski nie był celem samym w sobie. Budżet obywatelski ma służyć zachęceniu obywateli do aktywności społecznej i to się z całą pewnością udało, bo frekwencja, po pierwsze, duża liczba zgłoszonych projektów. To jest już dowód na to, że było zainteresowanie i dużo mieszkańców Tomaszowa wzięło udział w głosowaniu. Więc uważam, że to z dużym sukcesem, mogę powiedzieć, udało się przeprowadzić ten budżet. A wniosek jest prosty. Trzeba to kontynuować w przyszłości. W tym roku dominowały projekty twarde. Jak Pan myśli, skąd taka tendencja? Nie umiem powiedzieć. Myślę, że po prostu ci, którzy składali wnioski, chcieli namacalny efekt. Rzeczywiście nie było takich wiele pomysłów dotyczących działań tak zwanych miękkich. Jak będzie w drugiej edycji, zobaczymy.
A właśnie, czy w drugiej edycji może się coś zmienić, jeśli chodzi na przykład o zasady albo o pulę przyznawanych środków? Nie, ponieważ te zasady, które obowiązywały w tym roku, wydaje mi się, że w ogromnej większości sprawdziły się, to nie spodziewam się jakichś radykalnych zmian. Również kwota z tego jakby wynika raczej była trafiona, czyli planujemy pozostawienie kwoty 200 tysięcy. Chociaż gdyby była taka potrzeba, to możemy tę kwotę zwiększyć. Dzisiaj w planach jest 200 tysięcy. A skąd w ogóle pomysł, żeby w Tomaszowie realizować budżet obywatelski? Czy to wyszło na przykład od mieszkańców jakiejś takiej potrzeby, czy po prostu chęci właśnie władz miasta na przyznanie właśnie głosu właśnie tym? Nie jesteśmy pierwszym miastem, który realizuje budżet obywatelski. Zawsze uważałem, że dobre praktyki warto wdrażać i w Tomaszowie, więc tutaj dzięki akceptacji radnych Rady Miasta, nawet powiem więcej, bardzo dobrze zostało to przez radnych przyjęte. Wprowadziliśmy to do realizacji i należy się chyba z tego cieszyć. Dobrze, to ja dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję, a przy okazji dziękuję wszystkim, którzy nadzorowali realizację tej pierwszej edycji i którzy, zwłaszcza tym, którzy byli w zespole, który to nadzorował. Ja te podziękowania za chwilę pewnie skieruję na ręce przewodniczącego komisji, czyli pana radnego Jacka Pawłowskiego, bo on odpowiadał za sprawne przeprowadzenie tej edycji.